Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hubianko, a to jest kolejny odcinek z The Elder Scrolls 5 Skyrim. No można powiedzieć, że kolejny odcinek, ale trochę na nowo, trochę nowy początek. Witam was znów w tej fantastycznej krainie. Jest dzisiaj ze mną Barbas, czyli ten piesek fantastyczny, z którym wykonuję misję, ale nie chcę wykonać tej misji do końca, ponieważ wtedy stracę pieska i będę miał w kompanii tylko jednego człowieka, a tak mogę mieć dwóch. Mam jeszcze Wilkasa, który jest naprawdę fantastycznym człowiekiem. Oczywiście myślę, że go kojarzycie z towarzyszy. Ten tam biegnie do mnie. Zobaczcie, jak fajnie on wygląda. Normalnie jak Sauron w tym hełmie. Ale patrzcie teraz. No prawdziwy Sauron. Po prostu jeszcze pierścienia mu brakuje i byłoby epicko. Po prostu wyśmienicie. Ale dobrze, moi drodzy, przejdźmy do rozgrywki. Kilka słów informacyjnych chciałem wam powiedzieć na temat właśnie Skyrima, serii odnośnie Skyrima, ponieważ ktoś tam pisał, żebym nagrał odcinek z The Elder Scrolls, a ja postanowiłem tak: dokończymy Skyrima, będziemy robić misję, będziemy nagrywać tą fantastyczną serię dalej, tyle że musimy po prostu zrobić pauzę trochę, poczekać na nowego kompa. Gdy jest nowy komputer, będzie The Elder Scrolls i tak też się stało. Teraz będę kontynuować tą serię. Powędrujemy sobie po tych fantastycznych górach, tam pospacerujemy na pewno, wykonamy jakieś questy, dokończymy Dragonborn dodatek, który już kupiłem sobie. Oczywiście już sporą część przeszliśmy na poprzednim kompie, chociaż postanowiłem, że dalej będziemy to kontynuować po prostu tutaj na nowym sprzęcie. Tak też się stanie i zastanawiam się nad kupnem po prostu dodatku Dawnguard. Myślę, że sobie kupię. Może jeszcze nie teraz, może jeszcze nie chcę od razu tak się narzucać, ponieważ trochę wydatków ostatnio miałem, ale myślę, że z czasem na pewno sobie zakupię ten dodatek, szczególnie, że jakoś nie zapowiada się z The Elder Scrolls 6, więc musimy się tym cieszyć. No i w końcu on jest fantastyczny. I powiem wam szczerze, że się tak strasznie obawiałem, ponieważ no po formatowaniu komputera wszystkie savey się usunęły, ale na szczęście nasz Steam fantastyczny tak mnie ucieszył, ponieważ moje savey zapisał w chmurze i to jest naprawdę rewelacyjne. Tak widzę, że korzystam z łuku właśnie, w sumie. Znaczy teraz nie mam łuku, broń, weźmy sobie łuk jakiś. Tak, to będzie dobry łuk. I strzały, elfia strzała, mało mam tego ogólnie, krasnoludzkich też za dużo jakoś nie mam. Weźmy orkowe. Orkowa strzała, 114. No tego wystarczy, mam nadzieję. I można powiedzieć, dlaczego nie korzystam z łucznika, bo patrzę kompana łucznika. Ponieważ powiem wam tak, to jest oczywiście gra Sing Flyer. Jak mam kompana, to on jest mało inteligentny. I gdy korzystałem z łuku i miałem kompana łucznika, to oni po prostu automatycznie mnie wydawali, gdzie jestem i wróg mnie widział, stałem wykryty. No i to źle wpływało po prostu na to, na moją walkę, no to było mało inteligentne. Stwierdziłem, że Wilkas będzie dobry, ponieważ ja będę osłaniać ich tutaj razem z tym pieskiem. Oni pójdą do przodu, ja ich łucznikiem po prostu, jakby to powiedzieć, osłaniam. No i to będzie fajnie funkcjonowało, teraz wam pokażę. Pójdziemy na te trolle. Będę się powoli skradać. On tutaj fajnie, widzicie, przybiera taką ciemną postać, jak tylko kłótnie. Chcę zostać w ukryciu. Dobra. Widzę, że się trochę rozdwoiły te trolle. Może wykorzystamy tą sytuację. Dobra, pięknie. Nie widzi mnie jeszcze. Fantastycznie, ucznictwo wzrasta. A ty tutaj zwykły nawalasz? No widzicie, właśnie oni tak wstawają i powoli się zbliżają do wroga. I to jest kiepskie według mnie. A tu jest kolejny? Gdzie kolejny? O, tu jesteś. No nie trafiłem, ale wykryli mnie. No patrz, jaki się czarny zrobiłaś. Murzyn, normalnie gigant murzyn. Bo został trafiony przez walk. Przez niego. Jeszcze go murzynka rób. I piękny. Piękne wykończenie, moi drodzy. Piękne wykończenie. Okej. Więc wszystko. Tutaj za bardzo nie mam co z nich brać, ale
Znaczy ogólnie takie pytanie się odnoszę, co w dzisiejszym odcinku będzie, ale tak sobie stwierdziłem, że dzisiejszy odcinek sobie pozwolę na spokojnie zrobić, ponieważ postanowiłem, że zrobimy to tak, że dzisiejszy odcinek spokojnie, następne odcinki, jakieś misje będą na pewno, więc myślę, że jakiegoś problemu nie mam. Tutaj będzie pusto na bank. No, w ten sposób w ogóle otwierałem, no. Powiem wam, że ten Skyrim naprawdę świetnie wygląda. O, tak, pusto jeszcze, no szkoda. Gdyby była pełna, byłoby ciekawie, ale pusta. Pusty klejnot duszy. Za bardzo się nie przyda, chociaż mogę złowić jakąś duszę zawsze, nie? Okej. Mamy jelonka, zapolujemy zawsze jakiś exp, ale... No i tylko je wystraszyłem. Ach, ta muzyka. Skręcił. Dobra, mniejsza o to. Pewnie zauważyliście, że porównując do poprzednich odcinków, naprawdę, porównując do odcinków, które były poprzednio, sobie możecie zobaczyć, jeśli chcecie, tam będą na pewno gdzieś. The Elder Scrolls 5, Skyrim, oczywiście. To powiem wam szczerze, że no taki po prostu. No, totalny po prostu niesmak miałem z tej grafiki, ale ta grafika na ultra setting, na najwyższych ustawieniach, na najwyższych maksymalnych ustawieniach, no śmigra naprawdę mi pięknie ten Skyrim. Chociaż tutaj te tekstury wyglądają tak średnio, bym powiedział. Ale nie jest źle, no zobaczcie na te góry, jak one pięknie wyglądają. Tą muzykę jeszcze, no. To gdzie się skierujemy dzisiaj? No jak skoro taki trochę exploring dzisiejszy odcinek, fajnie by było trochę sobie pospacerować w jakimś terenie, to pójdziemy w kierunku tutaj tego właśnie. To my to koryto takie, te góry są wszędzie po bokach, to skierujemy się w kierunku tutaj tego zamku. Tam kiedyś byli bandyci, ale ich wytępiłem ze względu na to, że no byłem w cesarskich i teraz tam się cesarscy znajdują. No i tak to wyszło. Tak to wyszło z tym wszystkim, jeśli chodzi o ten zameczek. Okej, dobra, będziemy kontynuować oczywiście serię. Łapkujcie, bo tak ogólnie trochę wyszło głupio z tym wszystkim, że ostatnio spam jest praktycznie u mnie na kanale tego Battlefielda 4. Widziałem, że na początku wam się bardzo podobało, ale powoli widzę, że wyświetlenia opadają, więc mówię nie. Trzeba nagrać coś ciekawego, coś co wam się spodoba. No i mam nadzieję, że ta seria po prostu ze Skyrima odnowiona będzie dla was jeszcze ciekawsza. A nawet lepiej. Ale kurde, musiałbym sobie zbliżenie chyba powiększyć, bo czy procent zanikania, nie wiem czy się nie zmniejszył. Ale tutaj, kurde, ta mgła jeszcze, jak pięknie to wygląda. No ja. No i odnośnie jakości, to będzie wszystko w HD. Bo w Battlefieldzie macie trochę gorszą jakość niż HD, ponieważ no taki bitrate po prostu. No nie mogę nagrywać full HD frapsem, no nie wiem, wyłącza się automatycznie. Jakby nie było możliwości. Kicia? Maik wie, że Falmerowie są ślepi. To nie ma nic wspólnego ze zniknięciem Dwemerów. Naprawdę? Tam są jelenie. Ale. No. Polujemy? Może się uda. Nawet nie doleciała, co? Zbliżmy się, bo nie wiem. Trochę dziwne, że nie dostał strzała. Ogólnie ebonowy łuk jest bardzo mocny. Taki, że kąt opadania jest naprawdę aż nadto wysoki. I pięknie w grzbiet dostałeś, kolega. Dobra. Tutaj mógłbym się udać w góry. Tam byłyby trole pewnie śnieżne. Kolejne jelonki. Mój pies na pewno jest głodny, więc spożyw się. Najedz się. Dobra, weźmy strzałę. Ale właśnie odnośnie tego Battlefielda, że mówiłem spadek wyświetleń. To mówię, że na pewno nowa seria będzie to wszystko zmieni. Dlatego stwierdziłem. O, widzieliście jak strzała leciała? Po prostu. Aż nad po prostu celownikiem. Więc to tak wygląda właśnie.
ciekawie, aż nadto ciekawie. I dobrze, moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam, oczywiście, do następnego odcinka ze Skyrima. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się wam spodobał. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu. O, tam widzę kolejnego renegata. Może zapoluję. Na razie. Cześć!